Witam Was na mojej kolejnej recenzji. Będzie to recenzja tym razem Cybucha. Cybuch, jak widzicie, jest to funnel. Funnel dosyć gruby, dosyć taki duży funnel o śmiesznym wyglądzie. Ponieważ jest to funnel, jak widzicie, tutaj gdzieś powinno być napisane, jest to funnel firmy Kaja. O takim kolorze kameleon bym to powiedział, chociaż ja bym to osobiście przyrównał do, jakby to powiedzieć, do takiej plamy benzyny, która jest rozlana gdzieś na ulicy, tudzież w kałuży. I tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie, on jest taki mieniący się w takich właśnie kolorach kamelowych. I tak, tutaj na górze jest czarny, jest praktycznie, no, cały glazurowany, tutaj tylko mamy brak glazury i na dole, wiadomo. Jak widzicie, jest to dosyć duży cybuch, ponieważ ja mam dosyć dużą rękę i ten cybuch mieści się, no, ledwo co na mojej ręce, można to tak powiedzieć, więc może na początku go pomierzymy. Ja tutaj mam swoją różową linijkę, no i zmierzę średnicę na początku. Średnica wynosi 6,5, otwór wynosi 1 cm. Wysokość tego fanela wynosi 10 cm, a otwór na dole wynosi 2,5. Jak widzicie, fanel nie różni się praktycznie niczym od innych, ponieważ jest to zwykły fanel. No tylko tyle, to jest praktycznie vortex, tylko że zamiast dziurki są po boku. Dziurki nie mamy po boku, tylko dziurkę mamy jedną dużą na górze. Oczywiście nakłada się tytoń czy też kamyczki w ten sam sposób, że po prostu tutaj nakładamy na to jakieś sitko czy folijkę, no i możemy palić. Witam Was po króciutkiej przerwie, już palimy na fanelu. Fanel jest firmy Kaja, jak wcześniej wspominałem, jest perłowo-szary. Zresztą przedtem widzieliście. No i kosztuje 18,90, to jest ważna sprawa i o tym chciałem powiedzieć. 18,90 to nie jest wcale tak dużo, jeszcze jak fanele, pamiętam, ja zaczynałem palić i fanele były nowością. Te fanele trzeba było sprowadzać zza oceanu często i kosztowały naprawdę horrendalne kwoty. Teraz możemy kupić za niecałe 20 zł, tak więc jest to całkiem dobra propozycja. Dostałem to, jak wiecie pewnie, od shishasklep.pl. Dziękuję im serdecznie za podesłanie mi tego do testów. No i tak, palę już jakiś czas. Palę shisha romę. Jaki smak, to nieważne. Będziecie mieli niedługo recenzję z tego smaku. I tak, mam dużo spostrzeżeń na temat tego cybucha. Po pierwsze, jest dosyć wygodny, ponieważ wrzucamy tylko kamyczki, tak mniej więcej zostawiając 2-3 mm od krawędzi, nakładamy folię i możemy palić, wrzucamy węgle. I tak, dużo strasznie się zużywa kamyków, czy też tytoniu, ponieważ jest dosyć głęboki ten cybuch, to jest raz. Dwa, zużywa się dużo jakby temperatury, ponieważ jak widzicie, mam teraz tutaj komin, mam dwa kokosy, dwie warstwy folii, czyli normalny, standardowy setup, dwie warstwy folii, dwa kokosy i muszę założyć komin, żeby osiągnąć takie chmury. Jak widzicie, chmury są ładne, dym nie gryzie w żadnym wypadku i tylko tyle, że to jest po prostu, to jest dobra temperatura właśnie, dwa kokosy i komin. Jeżeli nie chcecie palić z kominem, możecie wtedy wrzucić trzy kokosy.
I wtedy ta, myślę, temperatura będzie najbardziej optymalna, ponieważ jeżeli mamy dużo tytoniu czy też kamyczków z melasą, wtedy jakby siłą rzeczy powierzchnia jest większa do ogrzania i żeby było dużo dymu, wtedy po prostu musi być więcej temperatury. No i tak, palę oczywiście bez moda, czyli takiej gwiazdki, którą się nakłada na funnel i która robi, można powiedzieć, vortex z tego. Palę bez moda, po prostu najzwyczajniej w świecie dziurki, tak samo jak w vortexie, bez dziurki na środku. Tak więc myślę, że standardowo i spostrzeżenia bardzo fajne. Ponieważ można po prostu naładować do cybucha tego tytoniu czy też melasy, jak chcecie, wrzucić 3 węgielki lub 2 węgielki z kominem i podejrzewam, że można palić 2 godziny. Ja niestety tyle nie palę, ponieważ ja palę bardzo krótko, zwykle maksymalnie do godziny, ponieważ nie chcę, żeby mnie po prostu głowa bolała, a często jak sam palę, właśnie mnie boli głowa, jeżeli palę dłużej, więc tego nie będę dla was sprawdzać, ale jestem pewien, że jeżeli jest więcej tytoniu, wtedy można dłużej palić. Tak więc to były moje spostrzeżenia, poza tym fajnie wygląda ten cybuch. No i tyle, więcej nie mam nic do dodania jakby na temat tego cybucha, nie będę was zanudzał, ponieważ wszystko co chciałem powiedzieć już powiedziałem, dostępny za 18,90 na shishasklep.pl i tyle, do następnej recenzji i subskrybujcie oczywiście mój kanał, oceniajcie tak lub tak, jak kto woli, no i do następnego.